w mojej ocenie ten zarzut to wykroczenie w dużym cudzysłowie absolutnie nie obowiązuje, ponieważ nie wolno zakazać organizowania zgromadzeń ani uczestniczenia w zgromadzeniach. O tym mówi konstytucja. Przepis artykułu 57 daje wolność organizowania zgromadzeń, pomijając zupełnie wolność wyrażania poglądów. A przepis 31 ustęp 3 mówi o tym, że wolno ograniczyć wolności i praw, ale nie co do ich istoty. Tutaj Oskar chciałby, żeby nastąpiło ograniczenie wolności zgromadzeń poprzez jej wyrugowanie zupełne. Piękna sprawa, żenująca moim zdaniem, w ogóle nie powinna się znaleźć w sądzie. Mam wrażenie, że chodzi o represjonowanie ludzi, którzy wyrażają swój podziw i szacunek dla konstytucji i robią to w formie przewidzianej konstytucją, po prostu. Uważam ten proces za oczywistą, polityczną szykanę wobec patriotki opolskiej i polskiej. To wszystko, dziękuję. Jestem dobrej myśli. Myślę, że jestem ciągle jeszcze w sądzie, który jest wolny, niezawisły i myślę, że wyrok będzie jak najbardziej po naszej myśli, bo nie może być inny. Po prostu wszystkie to, co robiłam, jest zapisane w Konstytucji i mamy prawo protestować, mamy prawo wyrażać swoje poglądy, mamy prawo się nie zgadzać na łamanie Konstytucji, na łamanie demokracji. To od tego jesteśmy obywatelami, żeby również wyrażać swój sprzeciw, kiedy rząd nas w żaden inny sposób nie słucha, kiedy parlamentu nie słucha, kiedy robi po prostu rzeczy niegodne.